Hiro i gra. W Darksiders 2 witajcie i sobie kontynuujemy dalej naszą przygodę w górskich łzach. Ostatnio no właśnie żeśmy sobie trochę dali, że tak powiem, napełnili tutaj tą dolną część. I kamera nam sugerowała, że musimy się udać tutaj. Tu się trochę zanurkuje. Okej, okay, płyniemy dalej. O, tu coś było. Medalion kolejny. No i dobra, to sobie ładnie po tych półkach, że tak powiem, możemy wejść. Dobra, ja sobie pójdę w drugą stronę. Coś tu na pewno będzie. No i jest skrzynia. Skosom? Nie, chciałem tak. Chciałem, żeby zszedł sobie normalnie. Gdybym nie musiał tutaj z powrotem włazić po tych. No, ale dobra. No. W sumie można by zobaczyć, co to za kosa dostałem. Co za kosę dostałem. No, trochę słabsza. Obrażenia od mrozu. W sumie obrażenia ma te same niby, więc sobie zostawimy te kosy. Stwór jakiś. Wow. Trochę kamera, tak widać, się blokuje. Ale... No, fajne są ataki od mrozu. Są wolniejsi. No jak widać. Trochę ich to wolniej, no przyleciał. Może tych małych knypków lepiej pozałatwić pierwsze. Usiedź, siedź. Tak to ja nie lubię. Goddammit. No, podpalił się. I go prądem teraz. No i pięknie. Te skrzynki sobie porozwalać. A no właśnie. I lecimy dalej. Odkrywamy nowe tereny. W sumie jak już mapę sobie zdobyłem, to już mam podkrywane, tylko jakby jeszcze w nich nie były. Dobra, co my tu mamy? Trzeba iść tutaj chyba, z tego co pamiętam. Tu się zdobędzie klucz. No tak, tu będzie klucz, będzie trzeba się wrócić znowu. No i po was, kolesie. Otwieramy skrzynię, zdobywamy klucz. Dobra, tu może nie będzie jakiegoś kamienia? A, tam coś jest. Jakoś można wejść.
No to fajnie. Dobra, czyli tutaj można. Tutaj wiem, że tu mogę sobie zrobić tak. A, i tu jest właśnie strona. Kolejna. No jeszcze trochę niektóre rzeczy widzę, że pamiętam. Gdzie coś się znajduje. I możemy sobie iść do tych zamkniętych drzwi. Jestem ciekaw strasznie, jak wyjdzie trójka. Jak to tam będzie. Wszystko otoczone spaczeniem. I giniesz. Co my tu mamy? Aha, już pamiętam. Tu trochę inna zabawa jest. No właśnie. Dobra, więc tak. Pójdę sobie po skrzynię. Żeby się dostać po te kulki wybuchowe, będzie trzeba chyba tędy iść. Jak dobrze pamiętam. No. No bo tu jest dojście do skrzyni, to nie. To chwila. No ale... Przynajmniej skrzynia jest odblokowana, że tak powiem. A te, tej kulki się tu... szło. Się... mi przypomniało właśnie. Okej. Okay. Dobra, kulka ciała zadziałała. No to kolejna skrzynia. I skrzyń to od groma tu jest. I też są niektóre poukrywane bronie. Takie mogą być, można powiedzieć, legendarne. O, wyjdzie. Dobra, wiesz, że to muszę tu. Aha, już pamiętam. To się opuści teraz. I żeby to z powrotem podnieść, no to muszę wziąć znowu kulkę. Przykleić oczywiście do kuli. I w nią strzelić. Tak jak w poprzednim odcinku. No, teraz to się podniesie ładnie. Ja sobie mogę tutaj przejść. Patrzę, czy czegoś tu nie ma ciekawego. Jakiegoś kamienia albo coś. Dobra, nie ma. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś taki miniboss. Ale chyba nie, z tego co mi się kojarzy. A, za mało gniewu. No, a teraz ich pozamiatałem. Pum, pum, pum. No, fajnie. Myślałem, że na tym będzie kamień jakiś. Aha, dobra, dobra, ogarniam. Teraz sobie otworzymy. A, jeszcze nie.
Łatwo, nie chce się poddać. Teraz dopiero popłynie woda. No i właśnie. No, nawet roślinność od razu rośnie. Patrzę, czy nie ma tu czegoś, żeby, wiecie, można było sobie coś zabrać. Aha, bo to teraz muszę z powrotem tutaj i żeby tu otworzyć. A teraz wody mi tutaj naleciało. Właśnie. Żeby mógł sobie tu właśnie wejść. O, już myślałem, że się nie złapie. Tu gdzieś był. No właśnie. No. Medalion. I teraz idziemy do dźwigni, otworzyć właśnie tamten włas. Żeby woda dalej popłynęła. Here we go. I tutaj nic nie ma, chyba ciekawego. Dobra, tam byliśmy. Aha, i teraz tu chyba się wrócimy z powrotem. No i jest. Równo poziom, równy poziom, woda równo leci. I płynie tam, gdzie powinna. A, teraz tam musimy iść. Gdzie to są te drzwi? Tutaj. Lubię się właśnie takimi obrotami skakać co chwilę, bo szybciej trochę idzie. A, czyli jeszcze nie. Nie koniec. Mogę sobie popatrzeć, czy czegoś tu nie ma pod wodą, bo czasem się znajdują ciekawe rzeczy. Ale na razie nic nie ma. A, jednak walka z bossem będzie. No i się obudził. To jest prosta walka z nim. Karkions. Trzeba unikać właśnie tych ataków. O. I tutaj można powiedzieć, że to są jaja, to one. O ile nikt ich nie zniszczy. O! Ademep. Trochę za blisko podleciałem. No i trzeba w niego wycelować. I wtedy można go ładnie atakować. O, uciekaj, uciekaj. No właśnie. No kurde, drasną mnie, no. Dawaj jajo. No trochę trzeba obrażeń tutaj zadać. O, uciekamy. Aha, dobra, teraz wiem, o co chodzi. Teraz właśnie się zanurzy. Będę musiał uciekać przed takimi mączami.
Aj, nie udało się. Miałem już podskoczyć, no. Dobra, jest jajko. No dawaj. I teraz będzie ostatnie podejście. Ale znowu będzie waliła tymi pnączami. Aj, nie, kurczę. A już nie zdążyłem przed tą ostatnią. I ostatnie podejście będzie. O, niektóre finishery są fajne. Aha, i ta kosa się cały czas tam kręci. Łomot Karkionsu. No i ładnie. Mam nową broń. Oczywiście to jest młot, za którymi nie bardzo przepadam. No. Jeszcze są gdzieś tu właśnie, tu są jeszcze do pozbierania. To sobie skoczę do wody, chyba z tego co pamiętam coś tutaj było do zdobycia. Coś koło tego drzewa. Nie. Chyba jednak może nie. Ale... No. No dobra. To otwieramy główny zawór, że tak powiem. Niech płynie woda. Podmokły fort ukończony. A, tu jeszcze fiolka była. Mogę jeszcze sobie ewentualnie zobaczyć, czy się udało wszystkie skrzynie zdobyć, czy wszędzie byłem. No i teraz sobie mogę się przeteleportować. Do trój przeniesie w wybrane miejsce, jeśli przeniesie się z lochów na inny obszar na mapie. Świat pojawi się... Znaczy, który pozwoli ci szybki powrót z ostatniego punktu. A, takie coś. Teraz lecimy do Trójskala. Trójskale. I widać, tutaj sobie płyną te łzy. Tutaj ogień. My musimy iść do kuźni. Jest kuźnia otwarta. Widać, że tu płyną lawa i woda. Kuźnia twórców. A maker's key, and you had best take it now before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian, meant to be our greatest weapon and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him?
In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the Foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. The constructs are awakened by a key? Aye. Constructs do not have a soul like you or I. Not until that soul is given. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a Maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul or what? Isn't that what troubles you? How will I know when I've found this construct? Constructs are beings of boulder and stone, animated by a Maker's life force. Most possess but a fraction of a soul, just enough to drive them and give them purpose. But through others course the whole of a Maker's being, his memories and emotions, a story half remembered. Life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. If wardens can resist corruption, why not use them to cleanse your realm? Sadly, the wardens were called when the seals were broken. The Maker's toll to be paid at the end war. This warden is all that remains. Then the seals were broken. Nikt nie musi się mieć, może uruchamiać konstrukty. Postać żniwiarza. No i ładnie. Punkt umiejętności. Bezkresna furia. Generuje nie w jakiś krótki czas zwiększone cięcia. Okej. Restoring the forge has given us hope, but hope looms in. Kolejny punkt umiejętności? Nie. Teraz mogę sobie z tą pogadać jeszcze. The forge blazes again, Ryder, thanks to you. But that's no excuse to hang about. Have you not a construct to awaken? I use a key to awaken the constructs. Spirit doesn't pass through stone, unless you carve a channel for it. That's what the key is for. It's sharp enough to slide through the stuff of life. Be careful where you point it. I'm sure this key is special. Valis doesn't seem so impressed. Aye. He mourns the loss of his friend. Valis had a friend? Och, aye. His great hammer, Splinterbone. It felled many a giant. But Valis lost it in a dungeon west of here, and it weighs heavy upon him. If you can find Splinterbone and return it to my brother, you will earn his gratitude. Mayhaps the forging of a proper weapon. What was Valis doing in a dungeon? We hoped to restore the shattered forge within, but it was corrupted and overrun by sea vermin. We barely escaped with our lives, no thanks to Kaa. You let that pup guide you? Aye. At the time, we did not see the harm. But Karn would do anything to prove himself. I fear one day he will go too far. You will find the hammer just past the fjord. The Stonefather be with you, horseman. Tu jest kamyczek. No, dalej, traf go. Chyba będzie trzeba tu się skierować. I... No jeszcze nie możesz go trafić. Co jest? No. Kamień wiedzy tajemnej. A właśnie, bo przecież ja miałem ten... Mam ten hełm dla Karna. Tylko czy ja go tu odnajdę?
Tu się mogę z powrotem przeteleportować, ale tego bym nie chciał. Więc zrobię tak jak ostatnio, że się tu przeteleportuję, pójdę do Karna, oddam mu ten hełm, bo zapomniałem o nim. Żeby wykonać właśnie misję. Skal mistrza. Mam nadzieję, że to będzie stało jeszcze. I chyba go nie ma. No kurczę, gdzie on by mógł być teraz? A teraz muszę iść tutaj. Kraina kuźni. Chyba, że zrobimy tak, że się tu przeteleportuję, może będzie gdzieś tam w pobliżu. Tu mu oddam. No ale chyba nie. To mi się wydaje. O! Kamień. Nie, będę musiał jednak tu, bo sobie przypomniałem, że ja go spotkam właśnie tutaj. Zagubiona świątynia. Może właśnie w tej okolicy go znajdę. Więc sobie jeszcze troszkę czasu zostało, to pobiegniemy w tamtym kierunku. Będzie później można, jak będzie chwila, się porozglądać za jakimiś skrzyniami i wszelakiego tego typu rzeczach. Jest skrzynia. I tutaj będziemy mieli możliwość właśnie budzenia takiego konstruktu, ale jeszcze tu sobie przypomnę, co to było. No, to jest zamknięte. No i dobra. I teraz możemy sobie ładnie nim podróżować. Trzeba zrobić tak. I takie coś. Fajne to wymyślili. Więc to tak będzie stał. Do końca świata. I tutaj przeciwnicy. Bo mogę pokazać śmierć, bo właśnie jak się przemienia. No, ale dosyć szybko na razie to ucieka. Więc raz, dwa. Ja, podpaliłem go. Co to tak ekran się przyciemnia? Ładnie. Kombo leci. Oczywiście mamy kulki nasze wybuchowe. Tu jest skrzynia. Czynia z nagrodami. Trochę jak widzę kaski mam. Właśnie coś tu się dzieje.
Chciałbym może się porozglądać, co tu mamy za smakołyki. Jak te kosy? O, fajnie wyglądają. Dobra, tutaj mamy te. Co tutaj jest? Tu jest większa obrona. Rękawice. Fajnie wyglądają. Buciory. Talizman. Magii więcej. Dobra. Powinno wystarczyć jak na razie. Patrzę, czy nie ma tu tych kamieni, ale chyba tutaj nie będzie. No tutaj na dół. I tutaj. Okej, tu jest zablokowane. To kurczę, trochę to jest denerwujące. Bo wypuszcza tych małych skubańców i one są dosyć drażliwe. Okej. Dobra, tutaj można też sobie poodkrywać, bo to są różne jakby... To można uznać za taką osobną lokację. Bo tu są też parę wejść i miejsc, gdzie można się udać, a my musimy chyba tędy iść, z tego co pamiętam. Gdzie mnie tutaj? Z tą maczugą. Chciałem w bok odskoczyć, ale dobra. To mi się podoba, ten atak. A, widzicie, bo to już kurde trochę czasu minęło, tak więc sobie tutaj zakończymy, okej. Tak więc sobie zakończymy ten odcinek. Będziemy dalej podróżować w następnym odcinku, tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!